Laptop, który kojarzy się swoją budową ze statkiem Enterprise ze Star Treka? Jakieś skojarzenie jest, choć nikłe. Niemniej Acer Aspire R7 to bardzo ciekawe urządzenie, które naprawdę może zaskoczyć dobrą ergonomią. Kiedy ogląda się ten sprzęt na zdjęciach, można ulec wrażeniu, że obudowa wykonana została z metalu. Niestety materiał ten znajdziemy tylko na głośnikach i jako zawias. Reszta pokryta została tworzywem sztucznym o lekko matowej fakturze. Niestety, tak jak w wielu wcześniejszych laptopach Acera, i tu lakier może łatwo ulegać porysowaniu. Po 3 tygodniach testów na naszym egzemplarzu pojawiło się już kilka rys. Spasowanie elementów stoi na bardzo wysokim poziomie, uginanie klapy występuje tylko w jednym miejscu, co spowodowane jest wycięciem na klawiaturę, które znajduje się pod spodem. Bryła urządzenia, jak na komputer przenośny z 15-calowym ekranem, nie jest duża. Jest też dość smukła, a w najgrubszym miejscu mierzy 29 mm. W obliczu coraz częściej spotykanych ultrabooków mógłby być jedynie trochę lżejszy. Niestety waga sięga 2,5 kg. Po otwarciu urządzenia w oczy rzuca się przede wszystkim nietypowe rozmieszczenie klawiatury i gładzika. Większość osób, które widziały te zmiany, twierdziło, że lepiej byłoby zrezygnować zupełnie z touchpada. Jednak w czasie dłuższego korzystania okazuje się, że była to dobra decyzja ze strony Acera. Zbliżenie klawiatury i ekranu do użytkownika umożliwia w większości przypadków wygodne posługiwanie się interfejsem za ich pomocą. Jednak nawet w Windowsie 8 są takie miejsca, gdzie precyzja płytki dotykowej jest zbawieniem. Sama klawiatura jest podobna do spotykanych w ultrabookach tego samego producenta. Praca na niej jest całkiem wygodna, choć wymaga przyzwyczajenia. Skok klawisza mógłby być bardziej wyczuwalny. Miłym dodatkiem jest podświetlenie klawiatury. W takiej konstrukcji nie można było zamontować ekranu o słabych kątach widoczności, dlatego zdecydowano się na użycie panelu wykonanego w technologii IPS. Dotykowy 15-calowy wyświetlacz przoduje też w innych aspektach. Rozdzielczość Full HD zapewnia świetną ostrość obrazu. Kolory, jakie tu zobaczymy, są bardzo ładne, a czerń wyjątkowo głęboka. Brawa dla Acera za ten element. Procesor, jakiego użyto w tym modelu, to dwurdzeniowy Intel Core i5-3337U, taktowany zegarem 1,8 GHz. Za grafikę odpowiada duet Intel HD Graphic 4000 i Nvidia GeForce 750M z pamięcią 2 GB. Jest tu też aż 12 GB pamięci RAM na kościach DDR3. Dla plików użytkownika dostępny jest dysk o pojemności 1 TB. Do tego znalazła się tu systemowa pamięć SSD. Taka konfiguracja wystarczy nie tylko do prac biurowych. Na R7 komfortowo edytować można materiały multimedialne, a także zagrać w nowsze gry na średnich ustawieniach graficznych. Niestety zastosowany tu akumulator jest dość mały, jego pojemność to zaledwie 3560 mAh. Z jednej strony zdarzają się smartfony o większej, a z drugiej ten komputer jest już i tak wystarczająco ciężki. Czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu waha się od 1,5 do 2,5 godziny, w zależności od obciążenia podzespołu. W obecnych czasach jest to raczej słaby wynik. Acer Aspire R7 to bardzo ciekawe urządzenie. Pomysł na zbliżenie dotykowego ekranu do użytkownika jest strzałem w dziesiątkę. W dobie Windowsa 8 to bardzo ważna cecha i przyznać muszę, że korzystając z R7 spojrzałem na nowy interfejs okienek z zupełnie innej perspektywy. Nawet je trochę polubiłem. Szkoda tylko, że laptop ma tak małą baterię. Miło by było też, gdyby jego cena była bardziej przystępna, bo okolice 5000 zł są stanowczo poza możliwościami większości Polaków. Witam serdecznie, z tej strony komandor porucznik Kossakowski z okrętu USS Blomedia. Po zapoznaniu się z urządzeniem Acer Aspire R7 oświadczam, co następuje. To prymitywna technologia, która na pewno nie zostałaby zaakceptowana przez Gwiezdną Flotę. Komputer nie był w stanie skomunikować się z holodeckiem, by uruchomić mój ulubiony program Wyuzdane Klingońskie Niewolnice 4. W żaden sposób nie dało się też uruchomić autodestrukcji. Oficerowie Gwiezdnej Floty zasługują na więcej.